Mówi się, kiedy życie daje ci cytryny, zrób sobie z nich lemoniadę. Co natomiast zrobić z rzeczami z dzisiejszej listy? W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 niesamowitych rzeczy, które odnaleźli ludzie. Numer 10. Jak pisze pewna kobieta, przez cały dzień czułam łaskotanie w dużym palcu u nogi. Kiedy na wieczór wróciłam do domu i zdjęłam swoje buty, okazało się, że w jednym z nich skrywało się to coś. Malutki myszowskoczek, który zadomowił się w czubku od jej pantofla. A wy jakbyście zareagowali na takie odkrycie u siebie? W sumie lepsze to niż jakiś Włochaty pająk. Numer 9. Szukacie idealnego miejsca, w którym moglibyście ukryć safe? Pewna para w swoim nowym domu przez przypadek odnalazła go, odkręcając gniazdka i wymieniając je na nowe. Wspaniale. Tylko kto na tym świecie odkrywa tajemniczy safe w swoim domu i zamiast spróbować go otworzyć, pierwsze co robi to wrzuca zdjęcie do internetu. Numer 8. Wydawało wam się, że znalezienie czterolistnej koniczyny to oznaka szczęścia? Ten mężczyzna znalazł co prawda trzylistną koniczynę, ale za to gdzie? Wewnątrz drzewa, które właśnie ściął. Jego słoje, czy co to jest, idealnie ułożyły się w kształt tej rośliny. A wy na co wolelibyście natrafić? Numer 7. Pewien internauta przebudowywał swoją kuchnię. Oto co znalazł, kiedy odsunął kuchenkę mikrofalową od ściany. Ketchup z restauracji Taco Bell, który wpadł mu tam lata temu. To, co najzabawniejsze w całym znalezisku, to napis na opakowaniu ketchupu. Możemy przeczytać na nim? Wiedziałem, że po mnie wrócisz. Jak widać, biedny ketchup nigdy nie stracił nadziei. Numer 6. Pierwsza zasada podziemnego kręgu nie mówić o podziemnym kręgu. Niestety, przepraszam, w tym przypadku muszę złamać tę zasadę. Zobaczcie bowiem, co pewien mężczyzna znalazł na podłodze w swojej pracy. Dwie mrówki, otoczone przez inne mrówki, zupełnie jakby toczyły ze sobą walkę w ramach swego rodzaju mrówczego podziemnego kręgu. Numer 5. I jak tu dalej nie wierzyć w destrukcyjną siłę starych Nokii? Oto co pewien mężczyzna dostrzegł na parkingu przed sklepem zoologicznym a mianowicie telefon Nokia, ukryty pod grubą warstwą asfaltu. Czy nie przypomina Wam to pewnego popularnego mema? iPhone upada na ziemię, pęka szkiełko. Nokia upada na ziemię, pęka ziemia. Myślicie, że z takiego telefonu wciąż dałoby się dzwonić? Numer 4. Jaka jest szansa na znalezienie czegoś takiego? Pewien ktoś natrafił na chili z perfekcyjnym przejściem od łagodnego koloru zielonego do pikantnego czerwonego. Przyznajcie, że to naprawdę nietypowe znalezisko. Numer 3. Jak napisał autor tego zdjęcia? Wiewiórki potrafią być prawdziwymi dupkami. Bo wyobraźcie sobie, że nie używacie swojego samochodu przez kilka dni, po tygodniu otwieracie maskę i odnajdujecie tam istne składowisko orzechów i żołędzi, które urządziły sobie tam wiewiórki z waszego podwórka. Cóż, przynajmniej będziecie mieli co jeść przez weekend. Numer 2. Tutaj z kolei nie wiewiórki, ale koty, które dupkami były od zawsze. Zdjęcie bowiem przedstawia dachówki, odnalezione we francuskiej Normandii, pochodzące z około II wieku przed naszą erą. Jak widzicie, już wtedy te niewdzięczne sierściuchy musiały psuć każde ludzkie dzieło. Numer 1. To małżeństwo z Anglii w podłodze swojego salonu odnalazło średniowieczną studnię, której powstanie datuje się na XVI wiek. Co więc mogę powiedzieć? Jeśli macie w domu karaluchy, cieszcie się, że to tylko karaluchy, a nie na przykład dziewczynki wychodzące ze studni. Okej, okay, tym schowanym jak Wacek Anny G. akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 przykładów absurdalnej logiki w bajkach dla dzieci. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Wszystko wyświetla się na ekranie, a ja się z wami żegnam. Cześć!